Hej, siemanko, witajcie moi mili! Witam, witam, elo, elo, z tej strony Rashibo. I jest to kolejny odcinek Zagrajmy w Rimworld. Zagrajmy w Rimworld, tak. Zagrajmy w Rimworld, które... W sumie, no co to, więc co tu dużo gadać. Które naprawdę odebraliście na początku miesiąca fenomenalnie. Jestem wam za to naprawdę... Ja pierdzielę, ale chłopie, to masz farta. O Boże, ty miałeś tylko iść kurde po... Dobra, Ben, już tu biegnij po niego, nie? Leź tu. Remote, który tak naprawdę, no, bardzo, bardzo fajnie odebraliście w ogóle na kanale, więc... Nic, no niestety, tylko cieszyć się mogę z tego. Ogólnie naprawdę wielkie dzięki wam za... Wasze podejście do... Do po prostu rzeczy, które się tu dzieją, także no... Gdzie on w ogóle miał się potem bronić? Nie wiem, dobra, niech on... Niech on się położy, dopóki nie wyzdrowieje. Nie pamiętam, gdzie on miał się potem bronić, szczerze mówiąc. Ale mówię, no, dzięki wam po prostu za to, jak pokazaliście wsparcie mi przede wszystkim... Przy pierwszych odcinkach Rimworlda, jak tylko Rimworld wyszedł, wszedł na kanał i było już... A tutaj miał iść. I mówiliście właśnie, o jak tam fajnie, nie, w końcu Rimworld, nie, seria, której nie było. W ogóle fenomenalne jest to, jak z wami można sobie spokojnie wziąć, pogadać, czy nawet na Skype'ie, czy na TeamSpeak'u, czy gdziekolwiek, nie. Bierzemy, na przykład wchodzimy, gadamy, pogadamy sobie trochę, coś tam... pogadulimy, nie? I jest spoczko, nie? Jest przyjemnie, jest fajnie, wszyscy się cieszą, nie? No, mówię, to są takie rzeczy, które ja na przykład bardzo, bardzo z nich się cieszę, nie? Z tego kontaktu, jaki mogę mieć z wami tutaj bez żadnych, że tak powiem, nie wiem, problemów. To, że w ogóle wy reagujecie tak na te materiały, które ja wypuszczam na kanał. To jest w ogóle wszystko, wszystko jest takie przyjemne, nie? Szczególnie jak wiecie, no... Mówiąc bez naprawdę tutaj większych ogródek, no jak wy cieszycie się po prostu, gdy ja na przykład wrzucę jakiś materiał, tak? No fajne jest też to, że widzicie, ja mogę sobie wtedy... wulkaniczna zima. Dobra. Że ja na przykład mogę sobie zrobić konkurs jakiś dla was, tak? Jakieś materiały tutaj takie... Dodatkowe rzeczy, nie? Żebyście też, no... Wy mieli jakiś lepszy kontakt ze mną. A nie tylko, że na zasadzie takiej wszystko jest, że... no, na przykład... jakby to nazwać? Jak to się mówi? No wiecie, że wy piszecie, a ja na przykład bym wam nie odpisał w ogóle, nie? I to mówię, to wszystko wpływa na to, że... Tworzymy ten kanał, nie? No, powiem wam po prostu, no jest, mam dzisiaj dobry humor, mam gadane, dzisiaj takie jakieś trochę. Ogólnie następny sezon, to znaczy następny miesiąc, wrzesień, to już będzie Prison Architect. No w Prisonie dużo rzeczy się stało, takich dużo zmian było. Mam nadzieję, że uda się to jakoś, tak powiem, tutaj pogodzić. O, tu jakieś oblężenie. Trzeba sobie pójść tutaj po nich, oczywiście. Nie wszyscy, ale... Ale duża część niestety naszej grupy musi się udać. Bo to i tak, co oni mają? Sprzęt. Nóż, beretta. Szturmowy, granat, pistolet. Magnum. Jedna osoba, która zawsze musi być z tyłu. Komba. Okej. Powiem tak. Komba, gdzie ty idziesz? No. Powiem tak, trzeba ich po prostu tutaj wyszczelać. Weźmy ich po prostu tutaj... Wystrzelajmy jak... Jak się da, no bo na dobrą sprawę my jesteśmy wiele bardziej... Tutaj usytuowani do walki dystansowej, niżeli oni. Bez problemu sobie poradzimy tutaj z każdym wrogiem w tym momencie.
Lee, JP. No. Jeszcze tak jeden postrzał jakby dostali, to byłoby w ogóle mega. Jakby tak trochę więcej. O, Lucky dostała. Powiem tak, Lucky w tym momencie odpoczywaj do wyzdrowienia. Dosyć mocny był ten postrzał, który otrzymałaś. No, już tutaj coś zaczynają chłopaki. Niestety. Zaczynają coś więcej budować, więc trzeba ich trochę, że tak powiem, sprowadzić do pionu. Dobrze, niech będzie tak. Teraz tak. Zajmij się leczeniem. No i znowu kogoś postrzelili, Albino. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś... Nie, to nie jest jakiś tutaj drastyczny, że tak powiem, postrzał. Reira. Trebo. Oj, bardzo ładnie. Tylko na najgorszy był ten friendly fire. Zdolności manualnej. No, to będzie naprawdę tragiczne. Tragiczny to był postrzał. No cóż. Zajmij się leczeniem. Oczywiście, no, lekarza nam nie brakuje, bo mamy jeszcze Shiona. Ale no, mimo wszystko. Biko, zajmij się leczeniem. Szalone zwierzę, które? Boomalope. No i w sumie tak. Możemy wziąć to wszystko, co tu mamy. Jest dużo komponentów, więc na pewno coś z tego zrobimy. I na przykład Lucky, ty się zajmij od razu transportem tych komponentów, bo możemy to ogarnąć. Możemy to wszystko ogarnąć tutaj na raz. I Kaksigo, nasz główny budowlaniec, tutaj może się zająć wtedy. Jest! Będziemy mieli ten stół roboczy. Przynajmniej już teraz coś tutaj ogarniemy. Ile komponentów? Resztę. I ostatni komponent, tak. To jest to, to jest to. Ja jestem ciekaw, jak tutaj to będzie działało w końcu, nie? Dobrze, i teraz tak. Dodaj zlecenie. Make component. Rób do uzyskania. Nie wiem, 40 sztuk? 50? W sumie zobaczmy tak. Do 50 komponentów. Rzuć to na ziemię. Serio? To jest takie słabe, takie, że tak powiem, mało wymagające? Wow. Ja myślałem, że to naprawdę będzie, że tak powiem, jakaś hardkorowa rzecz tutaj do roboty z tym, a tu się okazuje, że to jest taka prościzna. Dla mnie bomba. Boomalope trochę dostały. Oczywiście wszystko do zebrania jest. Tutaj też. No to w sumie nie musimy już teraz tyle kopać. Aha. Nie ma najmniejszej potrzeby. Nagły atak, horda zombie, nikogo nie odcięły, nie, kapsuły transportowe. Insect jelly. No to tak, przydałby się zebrać tutaj taką małą grupę, która by tutaj obroniła. Na pewno nie jest nam potrzebna tutaj jakaś wielka gromada. Tak, ci co tu mogą. Baterie się popsuły.
Ustaw się lepiej z tyłu, żebyś nie dostał jakimś rykoszetem. No i oczywiście umarł zwierzak. Okej, okay. Podejście tu. Jaki to był? Tes. Zwierzęta. Nie był chyba jakiś ważny. Skoro nikt tutaj nie dostał jakiegoś załamania. Tak, podejdźmy tu pod tego. No, ładnie, pięknie. Pozamiataliśmy ich jak chcieliśmy. Tak to można, tak to naprawdę można robić wszystko z tym, nie? Okej, okay. Teraz tak, tutaj transport oczywiście tego ciała. Jak wygląda ten stockpile? Prawie pełny, niedobrze. Gdzie trzeba to ogarnąć? Gdzie trzeba to w jakimś stopniu tu ogarnąć, naprawdę. W ogóle metalu będziemy mieli tyle, że szok to... Jak ogarniemy metal, ogarniemy wszystko, to będzie już... Naprawdę z góry. Powolutku, naprawdę małymi krokami wszystko zdobędziemy. Teraz tak, kto tu jeszcze był jako ogólnie kucharz wystawiony? Shion. Tak? Nie. To nie jest kucharz, to jest kucharz. Trevor. Trebo, weź tam przycinaj zwierzoczki. A na przykład... nie. Nie. No, Biko to niech tam badania robi. Co my w ogóle teraz badaliśmy ostatnio? Aha, łóżka medyczne. No tak, bo tutaj z tymi... wszystkimi bonusami się przydało. Ta wulkaniczna zima niby jest, tak... spoko, 21%, 21 stopni na dworzu. No w sumie z tymi komponentami, nie licząc tego, że... tylko długo zajmuje... rzeczywiście robienie ich, to bardzo spoko opcja jest, nie? Dobrze, powiedzmy tak. Trzeba, ty weź się zajmij tym granitowym krematorium. Ty idź pogadaj. Okej, Trevo niech się tam wtedy zajmie sobą. Czy on ma jakieś odstrzeloną nogę czy coś? Będzie trzeba też to sprawdzić. Weźmy ten jeden komponent, sprzedajmy im pistolet, niech mają. Dobrze, zróbmy taki deal. Zdrowie, lewa stopa rozbita. 50%, dobra. Drewnianą nogę lewą, tak, tak. Się połóż. Doktor Albino już idzie wystrugać ci nową girę. Nie martw się, jest pan pod dobrą opieką. Okej, okay, rąbmy drewno, nie można. Ale w ogóle to jest dziwne, że ma rozbitą lewą stopę i to już mu daje 100% połowę po prostu drewniana noga i mobilność 60. No i dobrze, fajnie. Będzie kuśtykał. No tak, może zdejmijmy go w sumie. Ale nie, on nawet nie był myśliwym. To ciekawa opcja. Dobrze, meble, dajmy lampę tu, bo widzę, że coś tam... relationship, right. No dobra, rajderzy kolejni, ale widzę same melasy. No dobra. Ale takich rajderów to ja się w sumie nie obawiam, bo... oni nawet nie dadzą rady podejść. Wygasimy to wszystko. Jezus Maria Laki, serio? Jezus, nie wierzę to co widzę, nie? Laki, jakim cudem ty żeś w ogóle tu podbiegła? Uratujcie ją. A tego pana weźcie do niewoli, nie? Potrzebujemy dawcy organów. Ja nie wierzę, nie?
To jest po prostu niesamowite, co tu się stało. O, tam tak, tu jeszcze mamy dwóch naszych, że tak powiem, kolegów, to trzeba ich ogarnąć. Pleasure Cruiser. No dobrze, zobaczmy, co ma ten Pleasure Cruiser tutaj. No tak, świetnie. Sądzę, że ten ma to samo. O nie, dobra, temu możemy coś sprzedać, nie? Periodyzynę. Możemy kupić od nich obfite posiłki. Aha, możemy kupić im grę Rim Colony, spoko. I są super apteczki, to wiecie co, kupimy te super apteczki. Dlatego, że... Okej, kto tu był najbardziej taki, powiedzmy, poszkodowany? Ktoś z nich był taki, że nic nie umiał. Ty. Okej. Powiedzmy tak. Operacja. Okej, dodajmy te super apteczki. Gdzie one są? Super apteczki, dobrze. I teraz tak, jeżeli będziemy mieli dostępne super apteczki, to... Install AI Core. Ja jestem ciekaw, jak to będzie działać, nie? Tylko tak. Ja bym chciał, żeby to zrobił ten. Ja jestem ciekaw, jak on to spieprzy, nie? To zainstalowanie tego rdzenia AI w mózgu. AI Augment. Wydajność 120%. Ale poprawia to wydajność czego, nie? Lucky ma... Dobra, to mnie nie interesuje. O Boże, Lucky będzie chorować. Świetnie. Lucky, czy ty dostałaś już swoją dawkę leków na dzień dobry? Nie. Leczysz Lucky. No to w sumie się nie dziwię, no tyle postrzałów, co zarobiła. Zarobiła to naprawdę mała bania. Powiem tak, na pewno nie będziesz nosić sprzęt. Tarczy, tylko... Ty weź sobie ten karabin do rąk. Dobrze. No i teraz tak. W sumie jestem ciekaw, co dał tutaj ten AI Core. Aha, świadomość, 120%. No dobra, w sumie fajnie. Wbudowaliśmy człowiekowi właśnie... moduł do mózgu. I co? I nic, nie? Nie no, spoko, no. Zawsze mogło być gorzej, nie? W sumie tutaj te Power Armor helmety zawiesimy, bo... brakuje nam tylko jednego. Albo dobra, niech tam robią to do tych pięciu power helmetów. Jezu, tu nie mamy... Tu nie mamy ściany, no tak. Bo ja chyba kazałem wyciąć tą ścianę. Bo tam już tam zrobiłem do końca. Ale też zapomniałem transportu nakazać. No, ale w sumie spoko, nie? W sumie... Fajne rzeczy tutaj teraz można znaleźć. Tutaj jakieś komponenty, coś, nic. No zawsze fajnie byłoby wykopać te komponenty mimo wszystko, nie? Ale... Lucky. Zdrowie. No i się połóż. Biko. O, Albino podleczy.
No, jeżeli nam Lucky umrze, to będzie przykre, naprawdę, bo to jest... Ale jeśli nie mylę, nasz jeden z lepszych crafterów, no. Nie. I odpoczywaj, dopóki nie wyzdrowiejesz, rzeczywiście, nie? Nie wiem, czy to będzie miało to jakiś wpływ, ale... Spróbujmy. Jeszcze tutaj też porozmontowujmy zwierzaki, oczywiście po drodze. A, Kaksygo tu poszedł, co robić? Dywany. Okej, okay, spoko, no. Można i tak. No, niestety nikogo nie ma już w zasięgu. Ale to jest poważne, też nie jest śmiertelne. Jeden dzień tam poleży w łóżku, nic się nie stanie. Tylko żeby ktoś te komponenty robił, nie? Ogólnie widzę, że wiele większe zużycie prądu mamy. Ogólnie czy mam wszystko tam podpięte? Tak, tu nie mamy. Ale to w sumie nie byłoby warte podpinania nawet, na dobrą sprawę. Okej, okay. Jest, wygląda dobrze, wygląda naprawdę dobrze. No i tak. Poważna, nieleczone. Biko, co robisz? Gdzieś się tam szlojasz, tak? Daj mi się leczeniem. No. Podlecz, będzie wszystko w pytkę. No, śmierć. Delange. Infekcja ekstremalna. Aha, no dobra, dajcie mu tam jakiekolwiek leki. Dajcie mu tam jakiekolwiek leki. To byłby też typ odkrawcenia, gdyby był po naszej stronie. Dobra, dajcie mu tam jakieś leki, niech przeżyje. Podajcie mu tam, nie wiem, ibuprom. Czy coś. Czy coś takiego. Nóż ze super stali, no spoko. Szału nie ma, ale zawsze coś, nie? Oblężenie, kolejne. Kolejny raz piraci. Co tym razem? MK, Mozing, Winchester. O, no snajperzy już bardziej. I teraz tak. Dobrze, ze względu na to, że tu rzeczywiście teraz mamy do czynienia z trochę bardziej, że tak powiem, zorganizowaną grupą. Wszyscy prócz ciebie, komba, idą tam zrobić po prostu porządek. Jezus Maria, ile tych zwierzaków za nim biega. Tylko nie wiem, jak to teraz tutaj się uda. Już ognie otworzyli. No dobrze, teraz tak, powiedzmy, komba. I może ich rozstawmy trochę. LMG na początek. Nie, LMG w ogóle możemy dać. No nie możemy zbytnio dać. Okej, strzelba tu. Karabin szturmowy jakiś tutaj dajmy. Teraz tak, zobaczmy, jak to zacznie się rozbiegać. O, z tego co pamiętam, to oni chyba się będą tutaj pulowali w naszą stronę. Ze względu właśnie na to, że... No. No, ognia, ognia, musicie... Musicie dać teraz, chłopaki, ognia na tego pana. Bo to jednak mimo wszystko był... Jest karabin snajperski. O, uciekacie, tak? Nagle. Jak mi przykro. Not today. O, złapałem okienko niestety poza przez chwilę. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Jadeit, o, mam bardzo spoko opcja. Bardzo przyjemnie. Rayleigh, weź go do niewoli. Hi, kolejne ciała. Mozing. Co tu jeszcze byłoby do zebrania? W sumie trochę komponentów.
Pociski artyleryjskie. Okej, okay, przejmijmy to wszystko, zdemontujmy. Też od razu, bo czemu by nie. Fajne jest to, że oni właśnie tutaj sobie biorą na przykład to dla obrony i tam biorą, później biegają jak te kołki. Panther skin, o! Skóra pantery, fajnie. I dlatego tak, zaczyna nam powoli brakować rzemieślników. A Fergie jest kim? W sumie nikim, niech będzie, niech zostanie rzemieślnikiem, tak na dobrą sprawę. Bo rzemieślników by nam się przydało tu z czterech jeszcze. Bo mamy cały czas miejsca do obsadzenia. I Shion też może być tutaj. Nie, Shion nie może, bo Shion jest sprzątaczem, okej. Okay. Albino, Kaxigo, Biko, nie no. Jedna osoba, która może, to już tam została, że tak powiem, przydzielona do tego zadania. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Okej, okay, kto teraz jest jeszcze tu na chodzie? Kto na przykład pierwszy obudzi się z nich? Lucky? Lucky, czy nie masz obrażeń? Nie. Lucky w ogóle przeżyła przecież tam w jednym odcinku szok, bo przeszczepiliśmy jej rogówkę i chyba żołądek. Więc to był w ogóle mega sukces tutaj. Że tak powiem, nauki i tego, do czego pozwoliłaby tutaj nam gra, także... Także no było naprawdę. Było dużo takich sytuacji. W sumie sezon powoli dobiega końca, co wam więcej, co was mogę kłamać, no... Robi się coraz lepiej. Rayleigh. Rayleigh, kim ty byłaś? Kim ty, co, czemu ty nic nie miałaś? Bo ty nic nie miałaś. Dobra, nieważne. Tematu nie było. Rayleigh czemu nic nie robi, bo nic nie umie. Bum. I widzę, baterii nam zaczyna brakować. I to jest ciekawa rzecz. I to jest naprawdę ciekawa rzecz, bo w sumie... No, nie powinno się to stać. 3, 4, no. Zróbmy tutaj 4 generatory. Podepnijmy je. Zobaczmy, jak to z komponentami będzie. No z komponentami powinniśmy być w miarę nawet spoko. Galaxy, ty weź się zajmij tutaj tą pracą nad... Echem wspomagany rozpadł się. O, no nie, tam. Akurat za hełmem wspomaganym płakać nie będę, bo... Dobra, mamy... Nie, możemy je wyrabiać, więc... No myślę, że to nie jest problem. Moment, ile ty tu nosisz tego? Aha, okej, okay, rozumiem, łapię. Teraz komponenty. Syk. No i okej, okay, może być na moje. Może być. Ale jak się go, dobra, jak już ten, jak już teraz wziąłeś się na to, to... Wydaje mi się już tą pracą nad wszystkimi. Pozostałymi, że tak powiem. O. I żeby to po prostu wszystko działało tutaj pod jednym już przewodem. Oczywiście każdy dorzuci tutaj coś od siebie, żeby prąd był. Bo wiadomo, bez prądu ciężko się pracuje w nocy. I tak jak tutaj to wygląda. Stąd już wszystko jest rozebrane. Pełny demontaż. Ładnie. Okej, okay, zabierzcie te komponenty jeszcze stąd, jakbyście mogli. Myślę, że jak dwie osoby tam wyślę, to wystarczy. Słaby, a co tu mam słabe? M4A2. Tak sobie. W sumie widzicie, to, że mamy taką drużynę snajperską, to... Naprawdę świetnie się sprawuje, plus ten kompleks tutaj działek, to... Nie ma opcji, że ktokolwiek czy cokolwiek się dostanie do środka, nie? To mi się podoba. Dobra, ale w tym jest moje mili. Dzięki za uwagę. Do następnego odcinka, już ostatniego niestety w tym sezonie. Trzymajcie się, hej!